Leo Rossi i Ted Pryor w filmie Bioforce 1. W pozostałych rolach muzyka go, go! Scenariusz reżyseria wszystko gotowe do startu, przygotować się do załadunku. Ruszać się, panowie! Szybciej, ruszać się! No dobra, do roboty! Szybciej! No to do roboty. Trzymać się, panienki, jedziemy na komendę. Poruszniku, muszę skoczyć do kibelka. Zawiąż sobie na supeł, Lozano. Odpada, ser, ma braki w długości, a co ważniejsze, w jakości. Niech cię, Tex, lepiej zajmij się własnym fiutem. Jasne. Wszystko w porządku, kapralu? Jasne, nie wiem, co mi jest. Tym razem było trochę inaczej. Ponieważ to się dzieje, naprawdę, kotku. Nie przejmuj się, te rakiety nigdy nie spadają. Zanim się obejrzysz, będziemy popijali sobie w domciu. Ja stawiam. Martwię się. Śniadanie.
Minus 30 sekund. 29, 28, 27, 26. 21. Wszystkie zwierzęta obecne i policzone. Dobrze słyszałem, że ty stawiasz? Tak. To coś nowego. Po prostu dowieź nas do domu. Ja stawiam. Umowa stoi. Lozano, włącz. Dziesięć sekund. Dziewięć. Osiem. Siedem. Sześć. Pięć. Cztery. Trzy. Dwa. Jeden. Zero. Start. Udało się. Powtarzam, rakieta odpalona. Udało się. Kennedy, włączył się sygnał alarmowy. Temperatura wzrasta. Rakieta się zapaliła. Powtarzam, rakieta zapaliła się. Cholera. SOS, SOS. Rakieta spada. Powtarzam, rakieta spada. Niech mnie jasny gwint. Zabawimy się, chłopcy i dziewczęta. Ulokuj gdzieś ten zwierzyniec, dobra? Proszę o ciszę. Sprawdźmy, w co się właśnie wpakowaliśmy. Co się dzieje? Nic takiego. W porządku, przygotuj ich, dobra? Słyszałeś, co powiedział? Przygotować się. Jak myślisz, gdzie jesteśmy, stary? Moim zdaniem równie dobrze może to być pieprzony Egipt. Guzik mnie obchodzi, ale jedno masz jak w banku. To znaczy, nie ruszymy się stąd bez rajcownej muzyczki.
Słuchajcie uważnie. Znajdujemy się w pobliżu miejsca katastrofy. Nie otrzymaliśmy zezwolenia, jasne? Traktujcie to jako wrogie terytorium. Posuwać się ostrożnie, zachować ciszę radiową. Jeśli zostaniecie zaatakowani, strzelajcie, by zabić. Willy, zajmij stanowisko. Tak jest, idziemy. Strzelać, żeby zabić? Gdzie my jesteśmy? Co jest, żółtodziobie? Nie potrafisz rozpoznać Sahary na pierwszy rzut oka? Wszystkie te drzewa to cholerna fatamorgana. Dobra, usmażcie mnie na chrupko w baranim sadle. Niezła olcha. Co z tego, Tex? Guzik z tego, mądrale. Wychowałem się włażąc na takiego, ścinając je, śpiąc pod nimi. Mam dla was dobre wieści, chłopcy. Jesteśmy na ziemi rodzinnej. Doprawdy? Widziałeś już połowę świata, zgadza się? Cholera, nie. Więc zamknij jadaczkę, nie jesteście tu na wakacjach, zrozumiano? Proszę, masz tu piękny kawałek tortu. Cieszę się, że przyszedłeś. Za nic nie przegapiłbym urodzin małej Tiffany. Dziadku, zobacz, co dostałam od Chuckles. Dobry Boże, co to u licha? Szczeniaczek. Myślę, że to bardzo grzeczny szczeniaczek, nie uważasz? Wszystkiego najlepszego, kotku. Zaraz ci przyniosę. Spokojnie, chłopcy. Kyle, Brandon, nie wolno zachowywać się tak na przyjęciu urodzinowym. A teraz podajcie sobie dłonie. Dziadku, zaczekaj. Dziadzio musi iść do pracy, kochanie. Bądź grzeczną dziewczynką i baw się dobrze na swoim przyjęciu, zgoda? Kocham. Zmykaj już. Dziękuję, kociaczku. Dziadziuś musiał iść do pracy. Wiem, kochanie, wiem.
Dziękuję. Wolna droga. Świeże ślady. Ktoś niedawno przechodził. Willy, weź Jonesa, rzuć okiem. Wykonać rozkaz. Założyć pułapki na całej trasie. Zapadnie w nyki. Nikt nie może wejść ani wyjść. Spivak McCall, słyszeliście, do roboty. Tak jest. Williamson. Już idę. Nie podoba mi się to, bez względu na to, gdzie jesteśmy. Proszę, poruszniku, reszty nie trzeba. Dobra robota, Willy. Weź Jonesa, Petulę i Fogla. Zabezpieczyć teren. Robi się. Wszyscy do środka. No dobra, to urzędasy chcą, żebyśmy zdobyli im tajne informacje. Są w zalakowanym pojemniku oznakowanym BF1. To wygląda jak termos z nierdzewnej stali. Co jest w środku, sir? Znasz znaczenie słowa tajne, Lozano? To oznacza pilnuj własnego nosa. Tak jest, sir. Just come and give me. Got it? Yes. Róż dubsko. Co jest w pojemniku, sir? Idiota. Otrzań się, Tex. Kolego, niech ta twoja krokodyla paszcza nie przyćmi zatka jak u kijanki. Hey, Walt. Co było w tych rozkazach? Ściśle tajne. Daj spokój. Nie możesz powiedzieć. No dalej, chcę wiedzieć. Zwracam się jak do przyjaciela, stary. A ja ci odpowiadam jak przyjaciel. Odpuść to sobie. Gdybym cię nie znał, powiedziałbym, że coś napędziło ci zdrowego stracha. Co uczyniłbyś dla swojej ojczyzny, Jason? Wszystko, co by mi kazali. Przecież wiesz. Wszystko? Jasne. Wszystko. Znalazłem, poruczniku. Nie dotykaj. Powiedz, że się nie rozwalił. Błagam. Bądź w jednym kawałku. Dobra, poruczniku, rozwal w cholerę ten wrak. Marzyłem, żeby to usłyszeć. Wysadźmy ten złom w powietrze. Najwyższy czas na trochę rozrywki.
Cholera, tylko mi nie mów, że jesz te cholerne drzewne szczury. Wie mały, nie ma lepszego śniadania niż talerz wiewiórczych muszków w gęstym sosie. Co to jest? Ukąszenie jakiegoś insekta. Gotowe do odpalenia. Jak duża eksplozja? Widział pan kiedyś paradę 4 lipca? Odpalaj. Zacisnąć uszy i pośladki, moje panie. Ogień w dziurze. Mam załatwić transport do domu, sir? Jeszcze nie. Poruszniku, proszę zrobić zbiórkę. Mam coś do powiedzenia. Słyszeliście? W szeregu zbiórka. Spróbujcie wyglądać jak żołnierze. Chcę powiedzieć, że uważam was za doskonałych żołnierzy. O Boże! Hollinger! Zdradziłeś nas! Niech Bóg, który gładzi grzechy świata, zmiłuje się nad nami, sukinsynu. Przykro mi, synu. Boże, zostałem trafiony. Sanitariusz. Potrzebuję sanitariusza. Boże. Niech Bóg, który gładzi grzechy świata, obdarzy nas pokojem. Błagam, Boże, nie zabijaj mnie. O Boże, nie. Rzuć broń. Nie mogę tego zrobić, stary. Odłóż broń. Otrzymałem inne rozkazy. Tu chodzi o bezpieczeństwo narodowe. Powiem twoim bliskim, że zginąłeś jak bohater. Chodź tu, ty marny sukinsynu. Chodź tu, tchórzu. Już po wszystkim, zbieraj się. Dlaczego on to zrobił? Nie wiem. Chodź. Wynośmy się stąd.
Leż spokojnie. Zapomnij o bólu. Trzeba było go zabić, poruszniku. Trzeba było pozwolić mi. Tym razem mamy ich tu jak na patelni. Niech to szlak. Co się tu dzieje u licha? Powiedzieli, że ta ma pęka i trzeba wszystko ewakuować. Gówno prawda, ta ma nie ma zamiaru pękać, a na pewno nie dzisiaj. Chciałbym prosić, by zechciał pan wrócić do samochodu. Mam to gdzieś. Widziałem, że coś wybuchło w lesie i zamierzam to sprawdzić. Co pan powie? Powiem, co zechce. To nie żadna tama, to UFO z kosmitami. Cała chmara tych zielonitki z kurczybyków. Nadal nic nie kumacie? Wylądowali tu kosmici, a rząd chce zatuszować całą sprawę. Widziałem ich. Te same sukinsynki pobiły mnie i dobierały się do moich kóz. Puszczaj mnie do licha. Lepiej zawiadomcie kogoś, dajcie to do gazet. Floyd, uciekaj. Nie daj się złapać. Zabieraj ode mnie łapska. Już ja ci pokażę. Wyjaśnijmy sobie. Broń biologiczna tak paskudna, że musieliśmy wyprawić ją na Księżyc. Rozbiła się gdzieś tutaj, a my nie wiemy, co jest grane? Wolnego. Prezydent domaga się paru odpowiedzi, a ja nie wiem, co powiedzieć. Pakowaliśmy się w niezłe bagno, panowie. Jeśli nie zaradzicie temu, spoczniecie pod warstwą szlamu. Ta ekipa jest najlepsza, generale. Pamięta pan katastrofę Iraki, Lancet? Tak. Hollinger i Trotter poradzili sobie ze wszystkim. Ile mamy na to czasu? Mass media zaczynają przypierać. Jak dotąd mamy ich pod kontrolą, ale lada dzień wszystko wyjdzie na jaw. Obawiam się, że już wyszło. Ktoś z Wydziału Robót Publicznych złożył oświadczenie, że tama nie jest uszkodzona. Uważa pan to za zabawne? Proszę podzielić się tym z nami. Katastrofa NASA i nagłe pojawienie się wojska w samym sercu dziczy. Nie trzeba Einsteina, żeby skojarzyć jedno z drugim, generale. Jeśli ma pan jakieś propozycje prócz sarkazmu, słucham uważnie. Może wyśle pan oddział komandosów i każe im wywalić dziurę w zaporze. Wtedy pańska wersja będzie bez zarzutu. Proszę posłuchać. Jeśli będzie pan miał jakieś dalsze sugestie, proszę zachować je dla siebie. Poruczniku, niech pan zwoła konferencję prasową. I potwierdzi wersję z NASA, żeby jakiś jajogłowy profesorek nie próbował ośmieszyć nas w programie telewizyjnym. Tak jest. Genialne.
No chodź. Prawie jesteśmy na miejscu. Dobra, to tutaj. Spokojnie i powoli, w porządku? Nic mi nie jest, jestem tylko zmęczony. Bardzo zmęczony. Odpocznij sobie. W tym czasie zbiorę ostrza, które zostawiliśmy. Mam przeczucie, że będą nam potrzebne. No dobra. Dokąd się wybierasz? Muszę wrócić do domu. Rusy, Dorothy, Jenny nie lubi, kiedy się spóźniam. Spokojnie. Mój synek przegapi dobranockę. Muszę wracać do domu. Nie zaśnij, zanim nie utulę go w łóżeczku. Odprowadzę cię do domu. Jenny będzie się denerwować. Zabiorę cię do domu. Tęsknię za nią. Rozumiesz mnie? Tęsknię. Dokładnie tutaj. Patrz na mnie. Zostań ze mną. Patrz na mnie. Niech mnie szlak. Tex miał rację. Chodźmy stąd. Słyszę cię, Trotter. Słyszę cię.
Jason, lepiej uciekaj stąd. Zmieniam się. Coś się ze mną dzieje. Zmieniam się. Słyszysz? Lepiej uciekaj. Jeśli cię znajdę, będę zmuszony cię zabić. Muszę, nie mam wyboru. Zwęszyłem cię. Czuję, że tu jesteś, Jason. Nie ruszaj się. Ani słowa. Kończy ci się czas. Nie wytrzymam. Helikopter. Helikopter. Hej, tutaj, tu jestem. Wiem, że tam jesteś. Za późno. Mam cię. Dlaczego, Walterze? Dlaczego musiałeś ich zabić? Wykonywałem rozkazy. Sam powiedziałeś, że zrobiłbyś wszystko dla swojego kraju. Ja zrobiłem to samo. Teraz muszę cię zabić. Wcale nie musisz. Nie musisz wcale mnie zabić. Muszę to zrobić. To jedyne, co muszę robić. Rzuć to. Zabij mnie, Jasonie. Próbowałem, ale nie mogę tego zrobić. Błagam, zabij mnie. Nie, Walterze.
Spróbujemy sprowadzić ci pomoc. Za późno. Nie widzisz, jak się zmieniam? Zabij mnie. Nie. Zabij mnie. Zabij mnie. Przykro mi, stary. Naprawdę. Próbowałem ostrzec wszystkich, że może do tego dojść. Zabrałem głos na zebraniu służby wywiadowczej i ostrzegłem wszystkich przed waszym ukochanym projektem. Nikt mnie nie słuchał. Postęp zawsze wiąże się z ryzykiem, senatorze. Zgoda, problem w tym, jak wielkie ryzyko jesteś gotów ponieść. Starczy tego. Słucham tych bzdur od rana i nie uzyskałem jasnej odpowiedzi. Zapytam wprost. Jakie ponieśliśmy straty? Powiedz, Frost, to twoja zabaweczka. Stworzyliśmy specyficzny łańcuch DNA. Można go wprowadzać do ludzkiego organizmu za pomocą infekcji wirusowej. Mówimy tu o jakiejś zarazie? To nie jest zaraza. Ten określony łańcuch DNA zawiera cechy ludzkiego, a oprócz tego cechy paru innych zwierząt, dobranych pod kątem zdolności do zabijania. Jaki to ma mieć wpływ na naszych wrogów? Trafił pan w sedno, generale. On jest stworzony dla wroga. Został stworzony, by być użytym na naszych chłopcach. Sprawić, że zapomną o Peggy Sue i Charlotte mamuśki. Ma ich przemienić w bezmyślne maszyny do zabijania. Czy to prawda, panie Frost? Poniekąd. To absolutna prawda. Przetestowali to na zwierzętach laboratoryjnych i porozrywały się na strzępy. Ale to ich nie powstrzymało. Kontynuowali badania. Obsesyjne pragnienie, by zabawić się w Pana Boga. Ktoś musi to robić. Nie wydaje się Panu, że mimo wszystko chyba jednak porzucił nas? Nie opowiadaj mi podobnych bzdur. Nie obchodzi Cię, kogo zabijasz, czy jesteś dobry, czy zły. Wręcz przeciwnie. Jestem bardzo wybiórczy w eliminowaniu swych wrogów, kimkolwiek by nie byli. Grozisz mi? Nie. Pan się poczuł zagrożony. Dobrze, wystarczy. Chciałbym się dowiedzieć, dlaczego teren nie został zabezpieczony przez właściwe jednostki, zanim wysłano tam komandosów mających odzyskać przesyłkę. To był poważny błąd taktyczny z mojej strony, generale. Dobre sobie. Myślę, że dojrzał pan szansę wypróbowania swojej zabaweczki i skorzystał z niej. Czyż nie tak? Cóż mogę powiedzieć, generale? Moja wina. Nie lubię pana, sir. Nie lubię takich jak pan. Nigdy nie lubiłem i powiem jedno. Jeśli nie posprzątacie tego bałaganu szybko i dokładnie, rozpęta się największa burza, jaką pan widział. A celem będzie pańskie dupsko. Zrozumieliśmy się? Chyba rozumiem, w czym rzecz. Dokąd się pan wybiera? Chcę się przygotować na nadejście burzy. Ono oznacza kłopoty, generale, przez duże K. Zastanawia mnie, czy ktokolwiek wie, co dzieje się tam z moimi chłopcami?
Ani kroku dalej. Proszę nie strzelać. Ostrzegałam szeryfa, że jeśli przyślę jeszcze jednego szpicla, wpakuję mu porcję śrutu. Nachyl się pan, bo oto nadchodzi. Nie jestem z policji, nazywam się Jason Trotter, porucznik Armii Stanów Zjednoczonych. Armii? Chyba mówisz prawdę. Przyniosło cię tu w sprawie tego, co spadło nam dziś do lasu? Co pani wiadomo na ten temat? Berycha, wciąż trąbią o tym w radiu. Poza tym Jordy widział, jak spadało. Kto to jest Jordy? Mój młodszy brat. Dlaczego zadaje pan tyle pytań? W końcu to ja mam broń. To bardzo ważne. Muszę skorzystać z swojego telefonu. Nie mam telefonu. To gdzie mogę znaleźć jakiś telefon? Jak daleko do najbliższego miasta? Proszę mi pomóc. Niech pan wejdzie. Tylko bez żadnych numerów. Ta broń ma cholernie czuły spust. Ja zapominam o tym od czasu do czasu. Więc kiedy tartak padł, tatuś stracił wszystko. Przywiózł nas tu i nauczył, jak żyć z uprawy ziemi. To przecież nie jest wasza ziemia. Rządowa ziemia. Tatuś twierdzi, że my jesteśmy rządem. Rząd jest dla ludzi i rządzą ludzie. I tak dalej. Gdzie on teraz jest? W więzieniu. Jasna cholera. Proszę mnie puścić. Puszczaj. Rzuć broń, bo zabiję tego małego. Co tu się dzieje? Powiedz im, że nie zrobiłem nic złego. Powiedz, że jestem niewidomy. Nie róbcie mu krzywdy. Zamknij się. Ręce nad głowę i złazisz tu. Spokojnie i powoli. Jazda. Co się tu dzieje, do jasnej cholery? Ty jesteś Hollinger? Nie. Hollinger nie żyje. Jestem porucznik Trotter, Jason P. Gdzie jest pojemnik? Tam w lesie. Połącz się. Powiedz, że mamy Trottera i dwoje cywilów, którzy mogą być zainfekowani. Czym? Skoro o tym mowa, chciałbym rozmawiać z waszym dowódcą. To rozkaz. Wy, faceci z sił specjalnych, wolicie gadać niż działać. Niech mi ktoś pomoże. Błagam. Na pomoc. Błagam, niech mi ktoś pomoże. Na pomoc. Pomoc! Marawek? Nic.
Hartel? Zero. Gdzie on jest, do cholery? Głowy do góry. Jezu Chryste. To nie jest naturalne, sierżancie. Co to za cholerstwo? Trotter musi coś wiedzieć. Idziemy. Co się tu dzieje u licha? Nie wiem. Jestem chory. Jestem bardzo chory. Proszę się cofnąć. Co ci jest, mały? Nic mi nie jest. Pośpiesz się, tędy. Jak tylko cię zobaczyłam, wiedziałam, że będą kłopoty. Zamknij się, siostruniu, on jest z tymi dobrymi. Skąd możesz wiedzieć? Śledziłem go cały dzień. Więc to byłeś ty? Tym idiotom się zdaje, że są w obcym kraju. Kiedy schowałem się za tym drzewem, pomyślałem, że złapie mnie jak nic. Jesteś naprawdę dobry, ale nie tak dobry jak zwierzę. Ty jesteś najlepszy. Dokąd poszedł? Nie wiem. To jest mój las. Kapujesz? Zaczynam kapować. Chodźmy. Chcę skorzystać z radia, kapralu. Przykro mi, ale potrzebuję zgody na piśmie, rozkaz generała. Kapralu, widzieliście kiedyś coś takiego? Nie, sir. Palisz, synu? Nie na służbie. Może zrobisz sobie krótką przerwę? Zezwalam. Tak jest. Checkmate do Shadow Leader. Checkmate to Shadow Leader, słyszę cię, odbiór. Shadow Leader, proszę o raport o sytuacji, odbiór. Trafiliśmy na Trottera i dwoje cywilów. Mam jednego zabitego, odbiór. Kto do was strzelał, Shadow Leader, odbiór. Nikt, sir, nie było ostrzału, odbiór. Czy był to porucznik Hollinger, odbiór. Nie jestem pewien, co to mogło być, odbiór. Shadow Leader, odzyskać magiczną lampę i usunąć wszystkie obiekty. Odbiór. Z przyjemnością, bez odbioru. Kazał pan usunąć świadków? Mogli mieć styczność z wirusem. Nie mamy wyboru. Wiem, że to może pana zaskoczyć, ale nie lubię zabijania. Wszyscy mamy swoje drobne słabości, prawda? Racja. Sierżancie, jeśli ten człowiek spróbuje zbliżyć się do sprzętu, proszę go zastrzelić. Zrozumiano? Tak jest. Proszę się nie martwić, generale. To nie będzie konieczne. Co to jest? Co to jest u licha? To musi być ten Hollinger, o którym mówili. Mylisz się, mały. Zabiłem go. Wiem, ale nie zrobił pan tego jak trzeba. A więc byłeś tam. A kto hałasował w krzakach, żeby mógł pan dostać się do broni? Trzeba było strzelać więcej niż raz, bo zaczął się zmieniać. Zmieniać? W co? Tego pieprzonego potwora, który gdzieś tam jest. A co pan myślał? Thank you.
Stać, nie ruszać się. Boże, odciął mi nogę. Sierżancie! Już po mnie. Co to jest, sierżancie? Co to jest do ciężkiej cholery? Niech to szlak. Pieprzyś to wszystko. Gdzie to jest? Do ciężkiej cholery. Jest wszędzie, wszędzie. Chodź tu, sukinsynu, chodź tu po mnie. No dalej, sukinsynu. Trotter, szybciej. Co się tam dzieje? Zupełnie jakby lis padł do kurnika. Miałeś rację, to był Hollinger. On jest potworem. Musimy poszukać pomocy. Jeśli uda nam się dotrzeć na postucie, to na nic będą czekali tam na nas. Jedno jest pewne, cokolwiek się dzieje, z całą pewnością nie pozwolą nam odejść. Co zrobimy? Muszę zadzwonić. Znalazłem to przy jednym z ciał. Spróbuję nawiązać kontakt. Tu Spec War 1 do dowództwa, powtarzam. Jak mnie słyszysz? Odbiór. Tu porusznik Trotter, Jason P. ze Spec War 1. Jeśli ktoś nie odezwie się do mnie w ciągu 30 sekund, za godzinę połowa kraju będzie wiedziała, co się tu dzieje. Poruczniku, tu generał Bill Devereaux. Proszę podać lokalizację. Pańscy ludzie dwa razy próbowali mnie dziś zabić. Proszę wybaczyć, ale to nie pański interes. A o czym pan mówi do ciężkiej cholery? Najpierw Hollinger wymordował całą jednostkę, twierdząc, że wykonuje rozkazy. Potem inna jednostka ostrzelała mnie i dwoje cywilów. Co się tu dzieje? Poruczniku, gdzie jest ta druga jednostka? Nie żyją. Hollinger zabił wszystkich, a więc został zarażony. Nawet nie wie pan, jak bardzo. W pobliżu pana znajduje się paskudny koktajl chemiczny. Nie możemy pozwolić, by się rozprzestrzenił. Czy zna pan dyrektywę Prometeusz? Proszę tego nie robić. Dokończę misję. Nie możemy ryzykować. Jestem żołnierzem. Ma pan moje słowo.
To ogromne ryzyko, Bill. Ogromne. Wiem. W porządku, poruszniku. Ma pan zielone światło. Proszę przejąć ładunek i wyeliminować porusznika Hollingera. Zrozumiano? Tak jest, sir. Jeszcze jedno, poruczniku. Spiesz się, synu. Niech cię Bóg prowadzi. Spiesz się. Zyskaliśmy trochę czasu, ale potem... Co potem? Dyrektywa Prometeusz. Zlikwidować za pomocą ognia. Niedobrze. Bardzo niedobrze. Ile ci zostało naboi? Tylko dwa w strzelbie. A ja mam pełny magazynek, jakieś 10 naboi w broni osobistej i to. Co to jest? Bomba neutronowa. Z gwarancją, że zabije wszystko, co się rusza. Problem w tym, żeby zatrzymać go w miejscu, aż zdąży ją zdetonować. Czy to może się przydać? To granaty i miny, którymi obłożyliśmy drogę. Następnym razem spróbujcie układać je tak, żeby nie rzucały się w oczy. Spróbuję zapamiętać. Chodź, musisz mi pomóc. A co ze mną? Zostań tu i pilnuj tego. Masz tu strzelbę. Strzelaj do wszystkiego, co się pojawi. Będziemy w pobliżu. Jeśli nie wrócimy, użyj radia. Co im powiedzieć? Powiedz, że masz pojemnik. Powiedz, że wszystko uległo skażeniu. Kłam jak najęta. Wtedy na pewno ktoś zjawi się tu po ciebie. Jasne? Dasz sobie radę? Proszę się o mnie nie martwić. Niech pan opiekuje się dobrze moim bratem. Zaopiekuję się. Wiesz, co to jest rękawica? Jak w tym filmie? Nie tym razem. Zakładamy pułapki seriami, po dwie. Ta pierwsza jest lipna, z trochę zbyt widocznym kablem. Więc gdy ominie tę pierwszą, bum, wybucha ta prawdziwa. Przy odrobinie szczęścia trafi na tę właściwą. Nieźle pan główkuje, admirale. Właśnie za to mi płacą. Co się stało? Ślady urywają się w tym miejscu. Musiał wrócić po swoich śladach. Spoglądałeś kiedyś w lustro, koleś? Prędzej ruszaj się, jazda! Uważaj, mam. Chyba się nie sprawdza, co ty powiesz? Tym razem musi się udać.
Cholera, no chodź, chodź. Chodź. Hej, paskudo! Kurzyłeś się, co? Trotter, chodź tutaj. Dokąd poszedł? Co za różnica? Wynośmy się stąd. Ta maszkara bije mocniej niż moja siostra. Twoja siostra cię bije? A to dobre. Tylko kiedy nabijam się z tego, że nie ma narzeczonego. Podobasz jej się już, ja to wiem. To nie jest odpowiednia chwila, mały. Znając baby, podobałbyś się jej, nawet gdybyś miał przedział na środku czoła. To dobrze. Poważnie go zraniłeś? Nie wiem, zastanawiam mnie tylko, dlaczego oszczędził nas przy waszym domu. A potem znów w lesie, kiedy do nas strzelano. Nie rozumiem. Cholera, widziałem, jak zwierzaki atakowały swoje małe tylko po to, by przejąć łup. Możliwe. Sam nie wiem. Powinieneś wrócić do Waszyngtonu. Tam przydasz mi się dużo bardziej. W jaki sposób? Będzie jeszcze gorzej. Muszę mieć dostęp do informacji wewnętrznych. Proszę to rozważyć. Namierzyliśmy ich na dajnik. Możemy ich wyeliminować, a potem zająć się Hollingerem. W grę wchodzą niewinni ludzie. To drobna niedogodność. Nic więcej. Nie dla mnie. Co zamierza pan zrobić, jeśli Trotter wykorzysta sytuację? Mam prawo wątpić. Kiedyś użyczyłbym tego prawa nawet panu. Popełnia pan błąd, generale. Nie pierwszy raz. Nie musi pan uciekać, senatorze. Kiedy ta sprawa wybuchnie, cały kraj się dowie, kto był w to wmieszany. Może pan być pewien. Proszę się nie dziwić, senatorze. W końcu zawsze obrywają urzędnicy wybrani przez naród. W końcu po to są, nieprawdaż? Na pomoc! W ratunku! Thank you.
Dopadł Karol, ten sukinsyn ma moją siostrę. Nie zabiję jej. Nie teraz. Nie ma wielkiego wyboru. Zamierzam wystrzelić jego dupsko na księżyc. Czekaj. Chce nas zwabić. Tak, i udało mu się. Mogę? Yes, sir. Tak jest, sir. Yes, sir. Tak, sir. Ale dałem słowo. Oczywiście, że rozumiem, panie prezydencie. Dyrektywa Prometeusz. Boże, pomóż nam. Właśnie to uczynił, generale. Jest tu. Czeka na nas. Musisz poczekać, aż wylezie. Wtedy rozwalić go swoją bombą. Zgadza się? To może nie być takie proste. Potrzebujemy przynajmniej 5 sekund, żeby zdążyć uciec. I kto go zatrzyma? Ty? Widzisz tę prezentową torbę? Tak. Chcę, byś wziął tę torbę i razem z siostrą wyniósł się z tego lasu. Tak szybko, jak to możliwe. Zanieście ją do generała Debro i opowiedzcie mu wszystko. Będzie wiedział, co robić. Zrozumiałeś? Sam nie zdołasz zabić tego przystojniaczka. Wiem. Nie, nie. Odejdź. Błagam, wynoś się stąd. Pokaż mi się, Walterze. Wiem, że tam jesteś. Czas z tym skończyć. Zabawimy się. Nie, nie. Odejdź. Błagam, wynoś się stąd. Pokaż mi się, Walterze. Wiem, że tam jesteś.
Czas z tym skończyć. Zabawimy się. Chodźmy stąd. Nie mogę, zabije mnie, jeśli się ruszę. Zobaczymy, jak ci się to spodoba, sukinsynu. No chodź tu, Walterze. Jeśli chcesz mnie dopaść, musisz tu przyjść. Chodź. Bardzo dobrze. Dokładnie tak. Chodź bliżej. W czym ten pośpiech, admirale? Jordi, wynoś się stąd do cholery. Uciekaj. Szybciej.
Zgadza się, staruszku. Żaden z nas nie wróci do domu. Dalej, przytargaj swoje dupsko. Dalej. Mam go, stary. Wynośmy się stąd. Możesz wyjść, siostrzyczko. Usmażyliśmy tego skurczybyka. Zostaw ją. Zaczekaj. Popatrz na jego lewą stopę. Puść ją, Walterze. Nie rób tego. Nie pozwól im wygrać. Jesteś żołnierzem. Jesteśmy żołnierzami. Nie mordercami. Nie zabijamy niewinnych ludzi. Nie ma rzeczy, której nie zrobiłbym dla swego kraju, ale myliłem się. Ty też byłeś w błędzie. Cholera, jesteśmy ludźmi honoru. A ty byłeś najlepszym. Najlepszym ze wszystkich mi znanych. Nie pozwól, by odebrali ci to wszystko. Nie pozwól. Błagam, nie rób tego. Szybciej, kryć się. Przynajmniej jest już po wszystkim. Wcale nie jest. Uciekaj! Thank you.
Rotter, chodź, pośpiesz się. Uciekaj, nie zatrzymuj się. Chciałbym podziękować za złożenie zeznań. Wiem, że to nie było łatwe. Chyba nikt nie będzie wiedział, jak trudne. Chyba masz rację. Kapral Pryor odwiezie was na samolot. Zadzwonię za parę dni, żeby dowiedzieć się, co u was. Dziękujemy, generale. Nie, to ja dziękuję. Ja i Trotter tworzyliśmy dobrą drużynę, prawda? Absolutnie. Wiesz, synu, byłby z ciebie doskonały żołnierz. Wystąpili. Dystrybucja w Polsce NVC. Udźwiękowienie Studio B&S. Tekst polski Dorota Gałczyńska. Czytał Lucjan Szołajski.